Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Pragnienie spotkania Jezusa ujawnia się w szukaniu Go. Jeśli chcesz Boga znaleźć, szukaj Go. Gdzie? W Biblii. Gdzie? W sakramentach. Gdzie? W Kościele katolickim. Przeżywanie pragnień jest najważniejsze, a nie samo ich owocowanie, nie końcowy skutek. Jakie to jest ważne, żeby chodzić z pragnieniem Boga w sercu, z pragnieniami odnoszącymi się do Niego. Panie, pragnę odnaleźć się w Twoim sercu, bo Ty żyjesz w moim sercu. Mędrcy korzystają ze znaków, które towarzyszą narodzinom Jezusa. Oni rozumieją znaki Boga, rozumieją je ci, którzy mają dobre intencje, którzy noszą w sercu silne pragnienie spotkania Go. Tam, gdzie jest pragnienie spotkania Pana Boga, tam oznacza to, że Bóg pragnie spotkać się w taki szczególny sposób z Tobą. Zobaczmy, przecież Jezus mógł się dać poznać mędrcom w miejscu ich zamieszkania, a jednak prowadzi ich. Oni w drodze, będąc, też dojrzewają do przyjęcia Jezusa. Zawsze w rozwoju wiary niezbędny jest też wysiłek fizyczny, wysiłek duchowy, wysiłek też moralny, pewne zaparcie się siebie, pewna rezygnacja z tego, co nazywamy po ludzku tak przyjemnością. Tam, gdzie nie ma rezygnacji, tam, gdzie nie ma strat, tam, gdzie nie ma odrzucenia tego, co Bogu się nie podoba, tam nie ma też duchowego wzrastania. Potrzeba Bogu dać swój czas, a dając czas, daje w nim samego siebie. My odczuwamy radość, atmosferę radości z szukania Boga. To jest tak, pamiętam przed laty, jak wchodziłem na Giewont. Teraz już nie wchodzę na Giewont ani na żaden inny szczyt, ale wchodziłem na Giewont i pamiętam, że ktoś mi powiedział, żeby nie patrzeć pod stopy, ale umieć się rozglądać, patrzeć wokół, wchłaniać ciszę. Bo kiedy człowiek jest zmęczony, bardzo często przede wszystkim chce wejść na szczyt, osiągnąć tę górę. A to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby smakować w całej atmosferze gór. Dobrze, że nie wiemy o wszystkim, co nas czeka, gdy wyruszamy na poszukiwanie Pana Boga. Nie wiemy, co nas czeka, gdy rozpoczynamy życie z Nim, życie dla Niego. Niektóre osoby mówią:
Gdybym wiedział, że tak jest ciężko, to bym nie rozpoczynał tej drogi życia w Kościele, życia chrześcijańskiego. Warto rozpocząć tę drogę, bo ona jest pisana zarówno bólem, ale też miłością. Herod doznał wzburzenia, jak słyszeliśmy, na wieść o nowonarodzonym królu. Pod jak silnym wpływem Heroda musieli być mieszkańcy Jerozolimy, skoro to wzburzenie im się udzieliło. Oni także byli zszokowani. My często nie jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy bardzo bezkrytyczni, pozbawieni takiego trzeźwego myślenia, przejmując stany emocjonalne innych. Jak ktoś jest na daną sprawę oburzony, prawda, my też jesteśmy oburzeni. A może warto spojrzeć inaczej? Być może ten człowiek, który jest oburzony, nie bierze pod uwagę wielu innych danych, które zmieniają postać rzeczy. Konieczne jest stawianie w sercu granic emocjom tych osób, które mogą przez swoje emocje nami manipulować. Dlaczego mędrcy są wolni od takiego wpływu emocji Heroda czy mieszkańców Jerozolimy? Bo oni słuchają słów Biblii i oni patrzą na gwiazdę. Mają przewodnika w samym Bogu. Zobaczmy, jakie to jest niezwykle ważne. Nie może być moim przewodnikiem Bóg i jakiś człowiek, prawda? Oczywiście mamy kierowników duchowych, mamy tych, którzy nam towarzyszą, naszych spowiedników, ale oni są tymi, nazwijmy to może niezbyt szczęśliwe słowo, narzędziami w ręku Boga. Mędrcy mają przewodnika w samym Bogu. Natomiast Herod i mieszkańcy Jerozolimy zdani są na własne namiętności, wzburzone namiętności. Będąc w lęku, jesteśmy w większym stopniu podatni na przyjmowanie złej nowiny, dystansując się od dobrej. Kiedy ktoś jest poraniony w swoich emocjach, kiedy ktoś jest skrzywdzony, to on chłonie wszelkie złe wieści, które do niego przychodzą. I jest w stanie bardziej uwierzyć, że dany człowiek postępuje, czy postępował źle, niż to, że postępował dobrze. Są tacy ludzie, którzy przychodzą do Jezusa teraz i są tacy, którzy mówią, że przyjdą później. Teraz przychodzą mędrcy. Później chce przyjść Herod. To później może wskazywać na fakt, że są w niewoli namiętności, dlatego przyjść nie mogą. Herod chciał się przygotować do zabicia tego dziecka, które się narodziło, a które ma zostać królem. Jakie to jest ważne, by wybierać nie pod wpływem namiętności, ale wybierać wtedy, kiedy przychodzi bardzo silne natchnienie ze strony Boga, chcącego mnie teraz zobaczyć przed stajenką betlejemską.